Cześć, jestem Karincia i witam was w kolejnym odcinku z wyzwania Legacy Challenge na krótkim życiu w grze The Sims 4. Najpierw jedna bardzo bardzo ważna rzecz, o której nie wspominałam w poprzednim odcinku, ale oczywiście mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co się dzieje na Ukrainie, więc tutaj myślę, że, że nikomu nie muszę mówić. Zostawię też linki w opisie, jeśli, jeśli nie wiecie, gdzie możecie złożyć pomoc, to zostawię link w opisie, gdzie jest cała lista właśnie organizacji, które pomoc organizują, więc jeśli chcecie, to oczywiście zapraszam do, do linków w opisie odcinka. Mówię myślę, że w Polsce tutaj nikogo edukować nie trzeba, więc myślę, że wszyscy wiemy, co się dzieje. Myślę, że za granicą youtuberzy mają większą odpowiedzialność, żeby podnieść świadomość tego, co się dzieje. My, wydaje mi się, jesteśmy tak blisko tego wszystkiego i, i również myślę, że się boimy o to, czy, czy do nas wkroczą, że tutaj myślę, że że wszyscy wiemy o co chodzi, więc mam nadzieję, że jednak będziecie oglądać ten odcinek, pomimo tego, co się dzieje na świecie. Ja na pewno nagrywam dla Was te odcinki dalej z przyjemnością, bo Simsy granie w gry i zresztą seriale filmy. To jest dla mnie odskocznia, i szczerze powiedziawszy. Ja tej odskoczni naprawdę bardzo potrzebuję. Mam nadzieję, że, że wy również i że mój odcinek może przyniesie Wam. Chociaż troszeczkę... Ulgi, od, bym powiedziała, od tego wszystkiego, tych wszystkich smutnych wiadomości, tych przerażających tak naprawdę wiadomości, które dostajemy. Więc mam nadzieję, że pomimo tego, co się dzieje, nadal będziecie oglądać moje odcinki, chociaż oczywiście nikogo do niczego nie zmuszam. Rozumiem, jeśli nie jesteście w nastroju, odcinki jak, za, jak coś na Was poczekają, przeczekają to wszystko. Jakby co, dzisiaj mamy bardzo szczęśliwy odcinek, bo będzie ślub, więc dlatego też chciałam o tym wspomnieć na samym początku, jakbyście rzeczywiście nie byli w nastroju. Ja będę dalej jakby co tworzyć, bo mówię, dla mnie to jest naprawdę, naprawdę odskocznie i troszeczkę bardziej terapeutyczne podejścia, przynajmniej dla mnie. Ale dobrze, wracając do odcinka, mam pobranego moda na ulepszone śluby, no, tak naprawdę na poprawienie błędów, które tutaj są właśnie w nowym pakiecie rozgrywki. Jakby co, zostawię link do tego moda w opisie odcinka. Stworzył go Karl z Karl Sims Guide. Myślę, że większość graczy, która gdzieś tam poszukiwała wiadomości, gdzieś tam informacji o Simsach trójce czy Simsach czwórce, to może kojarzyć jego stronę. Ja go też śledzę na jego kanale na YouTubie, bo od jakiegoś czasu zaczął tworzyć właśnie filmy na, również na YouTube, właśnie omawiające różne rzeczy, różne aspekty. Właśnie gry The Sims 4, naprawdę różne dodatki, również omawiające, naprawdę ja sobie chwalę go. On też od pewnego czasu zaczął się właśnie bawić w robienie modów i stworzył kilka też modyfikacji, które ulepszają pewne systemy właśnie w właśnie The Sims 4. No i teraz, gdy wyszedł ten nowy pakiet, on też miał przedwczesny dostęp, no to zaczął się zebranie właśnie, robienie modyfikacji, która właśnie poprawiła błędy i właśnie wiele błędów. Tak naprawdę jeśli chodzi o, zajrzycie w opis tego odcinka właśnie ten link, to ten mod może zupełnie inaczej wyglądać niż ja w tej formie co ja go mam teraz, bo widzę, że prawie codziennie jest on aktualizowana, więc Karl naprawdę odwala dobrą robotę za każdym razem, gdy widzi jakiś film jakiegoś youtubera właśnie, który wykorzystuje ten mod, to zauważa kolejne rzeczy, które gdzieś tam mógłby poprawić, które nie działają i naprawdę bardzo mocno się stara, więc ja jestem jemu serdecznie wdzięczna. Ten mod udostępnił. Na swoim patronacie, na, ma, na stronie patronite, za darmo dla wszystkich, więc naprawdę jestem bardzo mu wdzięczna, że poprawił. I tak naprawdę ten pakiet chyba dzięki niemu jest grywalny i śluby są grywalne, więc naprawdę, naprawdę super. Ja modyfikacje, tak jak mówię, mam włożone, więc być może nawet zadziała nam ślub z udzielającym ślubów, więc być może nie będzie takiego chaosu, więc może nawet będzie tutaj, bym powiedziała, zdatnie. Ale mówię, codziennie jest. Y jak weszłam w sobotę na stronę, to była chyba już wersja druga tego moda. Zresztą wersja druga tego moda dodawała również możliwość zrobienia ślubu w tej starej wersji, a więc tej base gameowej, podstawowej z gry, więc do, jakby pozwala nam mieć dwa systemy wesel właśnie z gry i z dodatku razem, więc tutaj naprawdę super. Weszłam w niedzielę to właśnie była aktualizacja, która właśnie dodała. Czy naprawiła, właśnie udzielających ślubu? Weszłam w poniedziałek, czyli dzisiaj, i jest kolejna aktualizacja tego moda, która podobno poprawia właśnie to, że simowie powinni się przebierać zadeklarowane stroje. Więc, jeśli wybraliście jakiś styl, stroje, w którym mają się ubrać goście, to właśnie powinni się w niego ubrać. Więc, naprawdę, tak jak mówię, codziennie, codziennie coś jest, widzę, naprawiane. I Karl, co, co raz i co róż aktualizuje właśnie wersję, którą wypuszcza. Więc tutaj. Naprawdę mówię, jutro może być zupełnie, a jak oglądacie ten odcinek, to już może być kolejna odsłona tego, tego moda i kolejne rzeczy naprawione. Ja mam nadzieję, że naprawdę niedługo twórcy sami naprawią ten pakiet rozgrywki, ale do tego czasu, jeśli chcecie grać, to polecam modyfikację. Zaraz zresztą sobie w tym odcinku przetestujemy, czy działa. A druga sprawa, <grych> to pomiędzy odcinkami, jak ktoś był na live. To zbudowałam to monstrum w naszym tutaj właśnie ogródku, więc powiedzmy to jest nasza sala balowa troszeczkę, ale troszeczkę tak mi się wydaje, troszeczkę był pomysł na nią, że to jest jakby niby taki stary kościółek, który wiecie, to niby nie jest nasza część, bo nasza część to niby jest tylko ta. Więc to jest, wiecie, jakiś taki niby stary kościółek, jeszcze jeszcze niezmodernizowany z zewnątrz może. Więc to, to ja sobie tak wmawiam. Oczywiście, wiadomo, on się dopiero tu postawił, dopiero go postawiłam, ale taki można troszeczkę przybrać. Może w przyszłości go przerobię i troszeczkę zmodernizuję, żeby wyglądał troszeczkę nowocześniej i pasował do naszego domu, no ale to może w przyszłości. Wewnątrz jest już zmodernizowany, więc jakby co. <laughs> więc możecie po większej, w większości zobaczyć, właśnie jak go buduję, właśnie na, na live, więc proszę bardzo. Tak wygląda z zewnątrz, dodałam jeszcze winorośle głównie winorośle, które są z debuga, bo już nie było nas prawie na nic stać. Zresztą mamy 9 tysięcy tylko dlatego, że wyprzedałam nasze wyposażenie rodziny I tylko dlatego mamy 9 tysięcy. Zresztą w trakcie live'a i tak musiałam to robić. Kilkukrotnie wyprzedawałam wartość naszego tutaj zapasów, które mieliśmy właśnie gdzieś tam w skrzyni meble, które pozostawiałam sobie, więc tutaj to te 9 tysięcy tak naprawdę to jest 9 tysięcy w przyszłości na rachunki oraz na ślub, żebyśmy. Cokolwiek mieli. A więc pokazuję, jak wygląda wewnątrz. Ja może zresztą włączę nam tutaj na chwilę wszystkie światła. Proszę bardzo. I tak oto wygląda. O, może wyjdziemy tak wewnątrz. A więc tu mamy część taką ślubną. Mamy miejsce, żeby jakiegoś grajka. A tu mamy bardziej część taką balową. Więc mamy ta parkiet, mamy. Bar, mamy miejsce na toasty, również na postawienie ciasta, jakby co. Tu mamy stoły, mamy miejsce na wystawienie jedzenia. Tu jest w ogóle wejście, a tu są na wejściu jeszcze są łazieneczki dwie, żeby gości nie mogli korzystać z moich łazienek, więc tutaj muszą mieć łazienki, no. Tak to wygląda tutaj, bardzo chciałam taką ale troszeczkę oranżerię, żeby był właśnie taki piękny widok właśnie. Chciałam raz, żeby był taki proszę piękny widok z tego miejsca na zewnątrz troszeczkę bardziej, więc tak chciałam. Tak chciałam, żeby tutaj było. I zresztą tu mamy przezroczysty, e, proszę bardzo, szklany dach, więc tutaj tak to mniej więcej wygląda. Tu mamy z nieużyteczną dalej wieżyczkę, na której nie ma przejścia na razie. W przyszłości może gdzieś tam kiedyś będzie. I tak to będzie wyglądać. Ja na razie tutaj zablokowałam wejście do tej, do tego pomieszczenia, więc tutaj w ogóle nie wyjdą. i Chciałam o, proszę bardzo, na to automatyczne przełączanie wszystkie światła, proszę bardzo. Więc jakby co na razie tutaj wejść nie można. W przyszłości oczywiście yy, be, zobaczymy, co to będzie. Co mi się tutaj niby... Aha, mi tu przechodzi. Wiem, co mi tu przechodzi, muszę skrócić <grym> ten dach. <grym> ten dach mi tutaj wizualnie przechodzi, okej. Okay. Więc w przyszłości, jak wystawię do galerii cały ten dom, to będziecie sobie mogli również pobrać właśnie razem z domem również właśnie tę moją salę ślubno-balową. No i plan na ten dzisiejszy ślub jest taki, żeby tu zabronić wejścia do tej części i żeby wejście mogli mieć goście tylko do tamtej części. Tam też ustawię drzwi główne, żeby mi się tutaj do tych drzwi nie pchali. A więc na razie tutaj też prowizorycznie postawiłam dzisiaj nam właśnie tutaj furtkę, żebym mogła zablokować. Ta furtka zniknie, ona jest tylko tymczasowa, żebym mogła zablokować wejście do Głównej części domu, żeby mi się po domu tutaj nie pałętali. Ale a propos ślubu to musimy iść dalej, bo już 9 minut odcinka, a trzeba zorganizować ślub i trzeba szybko jeszcze poprosić o to, żeby na naszym ślubie byli właśnie świadkowie, a więc musimy poprosić na świadka kubę oraz IGę. Więc tutaj idziemy najpierw do Kuby, a później do IGI, szybko jeszcze przed tym jak nasz Kamil pójdzie do pracy. A i ja chciałam powiedzieć, że ważna sprawa. Ten moc składa się z dwóch plików, więc dwa pliki musicie pobrać, żeby wam działał, więc tutaj jakby co to troszeczkę taka mała informacja. Dobrze. Idźmy do naszego brata szybko, obejmijmy go. Proszę bardzo, nie wiem dlaczego nie musiałam pukać do drzwi, ale okej. Okay. Kogo my tu mamy? O, Hana Machito, czyli współlokatorka, która mieszkała właśnie też już tutaj zmarła. Może ja Hanę gdzieś tutaj postawię. Jej nagrobek, proszę bardzo, o, widzę, że się zbagowało. Dobrze, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze, obejmij. A tutaj mamy nagrobek A. E, mamy cały czas nagrobek Marii, który nie przyniosłam. Na cmentarz, więc będę musiała kiedyś to zrobić, bo muszę to zrobić niestety kubą, bo nie mogę tutaj niestety go już ruszyć, więc tak. E, więc tak, objęliśmy go. E, pochwalmy może go czy coś takiego, żeby też tutaj... O, pochwal szczerze. Żeby, wiecie, troszeczkę mu przykadzić, bym powiedziała. No a później poprosimy go o zostanie Simem z orszaku ślubnego. Tu się nazywa e, orszak ślubny. Ale myślę, że bardziej właśnie poprosimy go, żeby był naszym świadkiem, tak po prostu. E, no, więc proszę bardzo. Będziesz? O, będzie naszym świadkiem. Dobrze. I Iga będzie drugim świadkiem, bo chciałabym dwóch świadków. Więc tutaj proszę bardzo będziemy. O, i dostaliśmy też odczucie? Czy on dostał odczucie względem nas, czy coś takiego? Więc super. Cieszymy się, a teraz lecimy do Iggy, żeby i ją poprosić. Później jeszcze na pewno będę robiła ciasto, właśnie czy tort weselny, oraz będziemy jeszcze robić wiązankę ślubną dla właśnie Rachel, więc to też na pewno Wam dzisiaj jeszcze pokażę, zanim właśnie sam ślub jeszcze zorganizujemy i zrobimy no i jeszcze tylko trzeba znaleźć igunię, o i mamy miłoszka naszego rodzynka w rodzinie w szóstym pokoleniu <noise> dobra więc idźmy ją też obejmijmy pochwalmy i poprośmy o zostanie świadkową, więc będziemy mieli dwóch świadków, o a propos bo wie, widzę już przebierałam właśnie Małgosia też już jest dzieckiem więc ewentualnie też można by ją poprosić o zostanie tutaj właśnie osobą właśnie nie wiem może ją od obrączek czy coś takiego, ale nie wiem czy by się zgodziła, bo niestety z nią nie mamy tutaj żadnej przyjemności, czy żadnej żadnego związku, ale można by zrobić z nią trzy zdjęcia i już wtedy będzie widzę, że tutaj się posypało odczucia dobrze, a jeszcze nawet jej nie poprosiliśmy o zostanie z Simką z orszaku ślubnego, a tu już a tu już tak miło, ale fajnie byłoby, żeby te dzieciaki też miały co robić, więc jak nasza tutaj niestety Mała malwinka jeszcze jest za mała i niestety nie dorośnie do ślubu. No to fajnie. A więc widzę, że się zgodziła. No to co, zrób sobie, może, właśnie zdjęcie. Nie rozmawiaj z. Zrób zdjęcie, że chciałam zrobić. Zrób. Uh, uh, uh. Zdjęcie z. A nie mogę? Z. O, z Małgosią? O, chodź tutaj do Małgosi. Ty masz w ogóle, może? Ty masz ten. Zrób zdjęcie. A jakbym zrobiła simowi? To możesz Małgosie. No, no to damy radę. Damy radę. Z za pomocą zdjęć na pewno pójdzie nam dobrze, chociaż Hugo Sosna Cię niestety nie lubi. <śm> A Kamil za godzinę do pracy, więc wiecie, musimy się pospieszyć. Halo młoda. Spieszymy się. My z Tobą sobie rozmawiamy. Tak? Jej. <śm> dobra, rób sobie z nią zdjęcie. A czy rób jej zdjęcie tak naprawdę? O, młoda jest smutna. Dobra. Po prostu 5 zdjątek zwią masz tam 10 czy ile, nieważne, halo. Naklikałam tego. No już jest lepiej, już się przyjaźnimy. No już się przyjaźnimy. Więc jeszcze spróbuję poprawić humor, proszę bardzo, żeby nie było. Oczywiście robienie zdjęć troszeczkę, bym powiedziała tutaj, spowodowało, że gra troszeczkę zlogowała, ale to robienie zdjęć zawsze tak wpływało na grę. Dobra, no. Nie rozmawiaj za bardzo z Łucją, której męża nie lubisz. <noise> o. No ja wiem, wiem. Paru ważnych... dobrze, wiemy, wiemy, wiemy. Ty masz być strażniczką obrączek na ślubie. Proszę bardzo, powierzymy ci tę ważną rolę, Małgośka. Żebyś właśnie była strażniczką obrączek. Proszę bardzo, Łucja. Gdybym cię mogła ziksić z rozmowy, to bym to zrobiła. Jej! Zgodziła się młoda, która jest taka smutna. Udało się! Brawo! Ja wiem, że w Henford potrzebują pomocy, ale my nie będziemy teraz się interesować Henfordziem, więc mamy wszystkich. Mamy cały orszak ślubny. E, mamy wszystko gotowe, więc teraz tylko przygotować, tak jak mówię, tort, wiązankę i czekać na sam ślub. Przygotowania do ślubu czas zacząć, a zaczniemy od może zaplanowania tego ślubu. Nie będę go planowała na sobotę, bo mamy tutaj święto, a na dzień świąteczny, niestety, wydarzenia ślubnego zaplanować się nie da, więc to musi być piąteczek, bo nie chciałabym tego robić w niedzielę. To dla mnie troszeczkę za późno, więc piątek. Wszyscy biorą sobie dzisiaj wolne od szkoły, od pracy, co oczywiście muszą. Na pewno musi to zrobić nasza tutaj najstarsza córeczka, no bo ona miała dzisiaj iść do szkoły, więc ona już wzięła sobie wolne, więc Lidia już ma wolne. I chyba dzień wolny od pracy sobie zrobi również Kamil, no bo nasza Helena oraz Rachel mają w piątki normalnie wolne. Troszeczkę jest błąd z tutaj właśnie modem na właśnie na śluby, bo ceremonia ślubna jest dwa razy. Ale to jest taki bug, o którym Karel wie, więc tutaj może w przyszłości go gdzieś tam naprawi, ale ważne, że działa obojętne, które sobie weźmiecie, powinno działać tak samo. Jeśli nie robicie, to przez to planuj wydarzenie, a jeszcze pokażę, że jak sobie zrobicie zwykłe wydarzenie. No to również tutaj wesele również w tej starej formie jest, więc proszę bardzo, pokazuję jest miksjolog, żywieniawiec i te stare rzeczy, więc w starej formie ślub też jest, więc dzięki temu tej modyfikacji będę mogła zrobić. Właśnie w starej formie ślub mieszkając moimi Simami na tartocie, bez wyłączenia pakietu. Więc to jest naprawdę bardzo dla mnie, bardzo fajna. Więc ceremonia ślubna. Bierzemy, mamy naważeńców z orszaku ślubnego. Mamy Igę oraz Kubę. Możemy sobie ich oboje wybrać. Helena udziela nam ślubu. Z kwiatkami pójdzie Lidia, z obrączkami pójdzie Małgosia. No a gośćmi będą tak. Na pewno Moniczkę. Możemy sobie wybrać Zarekang. A dlaczego nie? Na pewno Ramon Kiciuś, bo należy do rodziny. No to od razu mogłabym również Oliwie, co nie? Na pewno Patrycja Kazimierz, drugi Kazimierz, Łucja. Klodak może niekoniecznie. Na pewno Harry Cir, bo to też rodzina. I co? I tyle? No i tyle chyba, jeśli by chodziło o rodzinę. Więcej wybrać nie mogę, zresztą dzieciaków tych wiecie, małych dzieci zaprosić nie mogę. No to możemy pozapraszać. Może może Mrozanie, ale. <grytanie> Może klodak spróbujemy i Hugo, bo on też w sumie jest mężem, więc je możemy spróbować. No i niech będzie również ty, skoro możesz. Widzę, że nie nawidzimy nie, no naszego ogrodnika, więc może niekoniecznie. I mamy 13 gości, więc całkiem spoko. Jeśli chodzi o rzeczy, na pewno pierwszy taniec, wznieść toast, przyjść się na alejkom na pewno. E, wygłaszaj przemowy również z że pokrój tort, spróbujemy taniec, upta i małżeński pocałunek również, więc zobaczymy. Dużo tego będzie, duża lista, na pewno rzucaj ryżę, pusz na pusz, ewentualnie jeszcze napoje niech będą, bo jak tam mam już ten bar, no to może ewentualne napoje coś tam zrobimy również. Dobrze, strojów nie będę edytować, ona ubierze swój drugi strój, który mam tutaj zaplanowany, jak oficjalny, bo jej zaplanowałam. Tort weselny zrobimy sobie później. No i co? I w naszej rezydencji i tak sobie myślałam, że może niech to będzie o godzinie pierwszej. Mam trochę czasu jeszcze na przygotowania, nie będzie za późno, dużo czasu, żeby to zrobić w ciągu dnia, więc myślę, że to będzie bardzo dobra okazja, czy bardzo dobra godzina, żeby to zrobić, więc do pierwszej mamy czas. Więc nasza Helenka, ona jest no osobą, która umie najlepiej gotować w tym domu, pomimo tego, że jest wampirem, no ale teraz często gotuje sobie te sałatki owocowe. No to ona nam spróbuje tutaj zrobić, właśnie nam tort weselny. Zobaczmy, co w ogóle może zrobić. Na pewno możemy go trochę zrobić, a tu nie ma. Aha, bo my nie mamy tego umiejętności wykwintnego gotowania, więc wi widzę, że może zrobimy tylko tort weselny z babeczkami. Możemy zrobić, widzę. Hmm, szkoda, szkoda, szkoda. A widzę, że umiejętność. Aha, bo to musi być wyższa umiejętność tej. Umiejętności gotowania wykwintnego niestety. O, ty masz chyba który poziom? Czy mogę cię szybko tego nauczyć, czy nie? Wykwintne gotowanie, które masz. Yy, w ogóle nie masz chyba co nie, bo masz gotowanie zwykłe, tego drugiego nie widzę. Zresztą Kamil nie będzie miał wyżej, bo Kamil gotowanie ma czwórkę, więc no. On wyżej nie będzie miał. To wiecie co? Wiecie co? Tak. Jeden torcik mogę zrobić pokazać, jak Wam wygląda. Zawsze torcik możemy jeszcze zamówić, więc wiecie Przygotuj tort weselny, no to ten z babeczkami, no to zrobimy sobie... Ten biało-brązowy. O, bo Rachel lubi brązowy, no to sobie zrobimy brązowy. A jakby co, to pokazuje, że można zamówić i tu gdzieś powinno być, żeby właśnie zamów... Kup tort weselny, proszę bardzo. Więc jakby co, mamy możliwości jest mnóstwo opcji. Uh, uh, uh. Ja już wiem, który zamawiam. <laughs> Jakby co jeden torcik w mamy. <laughs> a drugi sobie zrobimy. Dobra, Rachel. Ej, no zobaczymy, który będzie ładnie wyglądał. Bo może ten, co zrobimy, będzie ładnie wyglądał, a może nie. Stwórz kompozycję bukiet weselny, proszę bardzo. I ja chciałam ten z. z a może ten z. Nie, no ten ze Starolizji Królewskiej chciałam, więc sobie zróbmy ten. A później mi tu jeszcze sprzedasz wszystko, tak żeby też było więcej symbolonów na wszystko. Więc ty robisz tort, tata robi bukiet ślubny i mamy to. I mamy, powoli działamy. No i później, oczywiście, wam jeszcze pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o sam ślub, jak sam ślub przebiega. Ale tutaj najpierw zobaczmy, jak wygląda robienie kompozycji kwiatowej i również robienie tortu. Myślę, że robienie tortu na razie to nie będzie nic nowego. Kompozycji kwiatowej to też wygląda na razie normalnie, potrzebowało chwilę namysłu, proszę bardzo, wiem, że źle się ustawiałaś, miałam nadzieję, że się tu ustawisz i właśnie, proszę bardzo, teraz to nożem, bym powiedziała, troszeczkę Ala lukruje i za chwilę machnie ręką i będzie gotowe, o, proszę bardzo, a tam mamy gotową wiązankę ślubną, którą można sobie właśnie tak Ala niby w wazoniku postawić więc jakby co, żeby była niby Ala właśnie gotowa, ale oczywiście możemy również ją dać do wyposażenia i później właśnie Trzymaj bukiet, rozpocznij rzut bukietem, i takie rzeczy możemy później też zrobić. Więc ona nam później zrobi to, a Ty pokaż, jak wygląda dalej robienie tortu. Proszę bardzo, i zaraz zobaczymy, jak ten tort w ogóle wygląda. O, widzę, że jeszcze tam coś tam niby dodajesz: lukier, lukier, czy tam inne rzeczy, bita śmietana. Posypujesz jeszcze posypką, i voilà, i gotowe. <śm> I drugi poziom wykwintnego gotowania dla ciebie. Więc, jakby co, tort, który zrobiliśmy, wyglądał tak, ten z babeczkami, niby. No bym powiedziała, żadna, żadna rewelka. Później, ewentualnie, sobie będziemy go jedli. <ścoughs> A czy on może mieć dodane świeczki, żeby być jako. O, można sprzedać. A, rzeczywiście, można sprzedać w miejscowej piekarni, rzeczywiście. Ale nie można dodać do niego. Świeczek urodzinowych, ale oczywiście, można wybrać toper, czyli taką figurkę ślubną. Nie no, oczywiście pójdziemy z tym dużym, no nie ma co sprzedawać, Bym w piekarni nie będziemy, ale tak, wybierz toper, oczywiście. I tutaj właśnie mamy również różne tutaj właśnie figurki, które możemy dać na górę, a może niech będzie ta złota. Więc tutaj tam masz macie różne kategorie, jakby było Wam łatwiej. A, miałam złotą wybrać, ale dobra, ta pasuje do. W sumie do tortu, i tutaj też można dać, jakby co napis A więc na przykład, kto bierze ślub, ślub bierze Kamil i Rachel. <noise> I później ten napis, proszę bardzo, się pojawia na tej, na tej właśnie, na tym, na tym, na tym, i później można ją sobie umieścić w wyposażeniu. Ja moich simów już tutaj zaprosiłam, żeby przyszli do naszej sali balowej. Reszta gości. Za dwie minutki zaczynamy, tak, zaczynajmy, powinna się tutaj zacząć pojawiać. Widzę, że moi simowie się nie przebrali, więc jestem ciekawa, jak przyjdą ubrani goście, boże, nie dała żadnego, bym powiedziała, stroju. Więc oczywiście moich simów tutaj manualnie powiem im, żeby oczywiście wybrali swój strój nie przebrać. Ale widzę, że młoda nawet kolorystycznie jest podobnie ubrana, szkoda, że nie ubrałam podobnie. Helenki, no ale dobrze, niech będzie, niech będzie, niech będzie. Tutaj tobie już wyciągnę, żebyś trzymała bukiet, żebym później nie zapomniała, że masz trzymać mi ten bukiet podczas ślubu. Ja później muszę kiedyś przerobić, mówię to to miejsce na ślub, bo przeszkadzają mi te winorośle, które nie schodzą mi w dół, bo są też troszeczkę na mów obrzekcie wstawione i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Z krowokwiatem. Ja zresztą mogłabym powiedzieć, wiecie co, wszystkim mogę im powiedzieć, żeby usiedli. Ale mogę im powiedzieć, aktywności związane ze ślubem, e, proszę zająć miejsca, tak. A więc nie wszyscy, proszę, niech zajmą miejsca. Dobra. Gdzieś tam już e, kubę mamy, więc nadal, nadal czekamy. Ale w takim razie moglibyśmy tutaj na przykład e, wyszli w stronę ołtarza. E, kompankę z kwiatami, Lidie, proszę bardzo, Lidko, zapraszamy, proszę się ładnie wysłać. E, młoda, e, proszę ładnie usiąść. Najmłodsza musi usiąść. <noise> Ale mamy naszą kompankę z kwiatami. Mamy krótki tutaj, niestety, więc ona raz czy dwa sobie sypnęła tymi kwiatkami. A ty, co żeś zrobiła z, z bukietem? Halo, miałaś trzymać bukiet. Proszę bardzo, trzymaj bukiet, powiedziałam chyba. <noise> Moja panna, młoda, jest niestety, wiecie, niecierpliwa, więc proszę bardzo młoda się przeszła i nawet usiadła o, jak miło widzę, że mamy tutaj już Kubusia, super to teraz może spróbujemy wysłać stronę ołtarza strażnika, obrążek Małgosiek, czy gdzieś tutaj jest, a ty panie, proszę bardzo idź tutaj reszcie gdzieś tam powiemy, żeby oczywiście aktywności związane ze ślubem proszę zająć miejsca żeby ci, którzy gdzieś tam później doszli, żeby też sobie zajęli miejsca, nie tak tuptali w miejscu, tuptali, tuptali, tuptali. Czy młoda w końcu przejdzie sobie? O, poszła, jak miło. <laughs> Tylko się coś tam widzą. <laughs> no i bardzo miło, bardzo miło, że poszłaś sobie. Brawo, brawo, brawo. Czy Kuba też się przejdzie? Czy Kuba nie będzie chciał się przejść? No dobra wyślijmy w stronę ołtarza dwoje simów moją parę zakochanych, proszę bardzo ciebie z tobą proszę bardzo, ciebie z tobą proszę bardzo, moja para młoda mogłam wysłać wiecie co, na początku chciałam wysłać, wiecie Rachel z Kubą a Kamila z Igą, więc tutaj chciałam ich wysłać razem, halo, nie będziesz tutaj rozmawiał, miałeś iść w stronę ołtarza halo, Kamil Kamil, miałeś iść w stronę ołtarza, chyba. Halo, halo. No właśnie, przejdź ale alejką w stronę. O, iga w końcu doszła. No proszę. Nareszcie, ale ty miałaś iść. Trzymając bukiet, no co, żeś gdzieś znowu odłożyła bukiet, no. Kobieto, droga, no. Dobrze, ale się przynajmniej przeszli, no. <noise> Już trzy godziny idą do tego ślubu, więc nareszcie <noise> się przeszli. No cały czas bukiet odkłada. No, miałeś iść. O.

Wy sobie złożycie. Dobra, wiecie co? Ja może im to usunę. Jeszcze raz. Złóż przysięgę małżeńską z synem udzielającym ślubu i pocałujcie się. Proszę bardzo. Jeszcze raz. No i co? I co? I co? I co? I co? I, co? I Jeszcze nie? To jeszcze raz próbujemy. <grywia> Ma działać! Proszę no bardzo, Helena, masz działać! Jest, 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 jest. Yes. Udzielisz ślubu, udzielisz ślubu, udzielisz. Stanęła, stanęła, stanęła w odpowiednim miejscu Helena. Coś tam chyba powiedziała wcześniej, ale stanęła. A wy zawrzecie tę przysięgę małżeńską? Złożycie tę przysięgę, czy nie? Halo. Nie wiecie co. Dobra. Po prostu złóż przysięgę małżeńską i pocałuj. Proszę bardzo, zrób to. Po prostu zróbcie to dobrze. O, nareszcie! O, dobra, ty tam z tyłu oglądasz ten ślub, zachwycasz się, ty jesteś smutna, głodna, wiem, 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 wiem. No, w końcu, dobra, wszyscy ci tutaj tańczyli, proszę bardzo, dalej sobie. Mam dla nich za mało, niby miejsca, no więc. No. Przynajmniej jedna rzecz. Yes. <laughs> o. Proszę bardzo, jej. Dostała pierścionek. Teraz on dostanie obrączkę, i on dostanie obrączkę również. Jej. <laughs> Dobrze, a więc bym gdzie udzielał bo nie do końca jeszcze działa. Nie do końca. Tak, tobie, co się siku, wiem. Wiem, jakbyś tak długo nie zajął się robieniem przysięgi ślubnej, to już dawno było po wszystkim. Halo. Raz pocałujesz, czy znowu będziecie przez 5 minut tańczyć ze sobą, co? Wszyscy głodni są, jeść chcą. Przejdź alejką, widzę, że się nie zaliczyło. Okej. Okay. No, pocałunek będzie, czy, czy nie będzie? Halo. Simy, drogie. Widzę, że trzeba było po prostu... Bez pocałunku, no. O, jest. Nareszcie. O, co to jest? Aha, bo dziecko chyba tam coś płacze. Jakieś <laughs> odczucia mają względem córki. No okej. Okay. <laughs> no córka głodna jest. No, przecież można jej wybaczyć. Ona głodna jest. A, ci... A wy co? A wy co? Chcieliście... <laughs> Oni wszyscy, ci, oni są wszyscy na krawędzi tutaj. <grywa> grają sobie oczywiście w kosza. Natomiast <grywa> przyjść, obejrzeć ślub. To oni grają w kosza. No po prostu. Sime, 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 Sime. Pełną parą, proszę bardzo. A tu mamy e, torcik, proszę bardzo. Rachel, po prostu zrób jedną rzecz ważną. Podaj poczęstunek. Ehm. Dodaj jeszcze do fontanny e, czekoladę. Ty szybko leć na toaletę, proszę bardzo. Nie do córki, tylko na toaletę. Bo chce siku, że ja nie wiem. Rozchelena będzie głodna, więc wiecie. Tak, tak, tak. Leć, 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 leć. Ja wiem, że jest młoda, bardzo głodna. Wszyscy podejdą sobie tutaj. Młoda też sobie... Nie, 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 nie. Młoda sobie podejdzie do jedzenia za chwilę, które poda mamusia i też będzie dobrze. No, podasz poczęstunek? Uda ci się? No, proszę bardzo. No i młoda sobie może coś wziąć na przykład. E, proszę bardzo, możesz sobie wziąć na przykład to. Zapraszam. I młoda już głodna. Nie będzie. No. A ty możesz tutaj wszystkich, jak bym powiedziała, zawołać na... E, na, 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 na... Zbierzcie mu wokół ciasta, proszę bardzo, więc nie wszyscy sobie tutaj podejdą. I będziemy właśnie, o nie, ale ty miałeś skorzystać z toalety, nie chciał mi tutaj sikać, no, halo, sikaj, Siedziesz na tej toalecie, to sikaj, no, dziękuję, a jak się wysikasz, to pokroisz tort z simko imieniu Rachel, dziękuję, no, a mała sobie nie chce, mała tam... ja się jeszcze idzie z tym jedzeniem, gdzie ty idziesz, wybierz sobie pierwszą ławeczkę, no, No, ile tam skorzystasz? No, Kamil! Kamil, 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 no, już 20. Idź pokroić tort. Siedział na tej toalecie siedział, no po prostu no. Ładnie kroimy. Proszę bardzo, jej. Uda Wam się pokroić? Halo. Dobra, ta idzie na toaletę. No, a Wy pokroicie ten tort, czy nie? Pokrój tort weselny. Nie zbierzcie mu wokół ciasta, tylko pokrój tort weselny. Pokrój tort weselny. Powiedziałam, no. pokrój tort weselny. Kamil. No, udało się. Jej. <ścoughs> Mamy to. Brawo, 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 brawo. I teraz wszyscy sobie przyjdą po kawałek ciasta. Tak? Tak, weź kawałek, weź kawałek, wszyscy biorą kawałek. Czy ty też weźmiesz kawałek, dla ciebie też starczy <grymne> No widzę, że te kawałki, te kawałki się rozchodzą. No miałeś sobie wziąć, chciałam, żebyś sobie wziął kawałek. Halo? Halo? Nie pokrój, to miałeś wziąć to kawałek. No i sobie nie wzięli i nie mogą. Nie, dobra, dupa. Weź, nie, wiesz co? Może nie, nie, coś innego sobie weź, tylko yy, zatańcz pierwszy taniec. O, proszę bardzo. Nie sprawdź, jak się ma małe dziecko. Wziąłem, z... zatańcz pierwszy taniec. No. Halo, gdzie oni idą? Też do nich sobie je. Oni nie wiem, gdzie idą. <laughs> tu tańczą pierwszy taniec. <laughs> Na parkiecie mieliście zatańczyć pierwszy taniec. Wiesz co, młoda, ja cię jako jedyną chyba wpuszczę do domu. E, wpuść Malwina. Idź się połóż, młoda, co? Tobie skorzystaj z nocnika i idź spać, dobrze? To nie jest zabawa dla małych dzieci, ewidentnie. Dobrze, a ty sobie porozmawiaj z wujkami, dobrze? I ciotkami, o. <śm> <śm> oj, 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 oj oj, oj, dobrze. Tak. <śm> tańczymy pierwszy taniec. Nie tam, gdzie powinniśmy. Dobrze, a więc tak, tak wygląda... Tak wygląda mój ślub mniej więcej, więc e, proszę bardzo przynajmniej Simo, ale Simowie robią to, co im się mówi to jest najważniejsze <grymne> ale niestety udzielający ślubu nadal nie działa, przykre to jest ale niestety prawdziwe, więc mam nadzieję, że moi Simowie wzięli ślub I możemy sprawdzić, czy rzeczywiście mają oznaczenie już mąż żona, czy im się udało tak, mąż żona jest, bardzo dobrze więc przynajmniej coś się udało więc dziękuję za oglądanie tego odcinka mam nadzieję, że ten chaotyczny ślub wam się podobał do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!